Tam dzień dobry. Bunia jest i ma się dobrze. Jak widzicie, pilnuje mnie. Nie? Jak postępują prace przy Hyundaiu? Tylne tarcze mamy w potoczeniu, gotowe do montażu. Wahacze też z wciśniętymi tulajami i nowe łączniki założone. To też czeka na montaż. A ja przechodzę do strony, znaczy do strony, no do przodu ogólnie, bo tutaj też klocków zostało niewiele. A dodatkowo jeszcze zobaczcie, jak tarcza wygląda od wewnętrznej strony. Powoduje to takie typowe tupanie tych klocków. Auto tak jakby się zatrzymywało, popuszczało, tak jakbyście nierównomiernie ten hamulec wciskali. Klocków nie ma już w zasadzie w ogóle. Tutaj zostało może jeszcze ze 2 mm do tej blaszki, która będzie powodować takie skrzypienie po tarczy, ten akustyczny czujnik tak zwany. No i dobra, ściągam sobie tarcze, bo one są bardzo ładne, nie są w jakieś takie wytarte na wymiar, trzymają, grube są. Przetoczymy, tak kosmetycznie założymy nowe klocki. Często pytacie o jakieś takie patenty na śruby, na przykład zapieczone, i o ile jakieś większe śruby z zubami sześciokątnymi nie stanowią problemu, wystarczy większą siłę przyłożyć, o tyle na przykład takie śruby na krzyżakowy śrubokręt potrafią czasami napsuć krwi i czasu zmarnować. Dlatego o taki fajny gadżet, jakim jest taki impaktowy śruchrobęd. I ten śruchrobęd sobie przystawiacie tutaj i uderzając w niego młotkiem, po pierwsze powodujecie, że on jest dociskany do takiej śruby, a po drugie powoduje to, że on pod wpływem tego uderzenia przekręca się i zrywa wam takie połączenie. No, ale jak widać, posiadanie odpowiednich narzędzi wcale nie gwarantuje sukcesu. Po prostu czasami tak jest, że się śruby urwią, łby podpadały i to wszystko trzeba będzie odwiercić. Dobra, prace nad Hyundaiem trwają w dalszym ciągu. Właśnie wymieniłem tam górne mocowania amortyzatora oraz złożyskami. Jedna tylko mała uwaga. Nie smarujemy żadnych śrub w zawieszeniu klejem do gwintów, zwłaszcza tutaj łączników stabilizatora. I tak jest bardzo trudno odkręcić, żeby ich nie uszkodzić, ponieważ albo tutaj są na jakiegoś torksa, bądź też imbusa bardzo wątłej średnicy, co powoduje, że najczęściej się to obrabia, albo tam z tyłu jest kant. Tutaj w tym przypadku jest, ale jest tak wąski, że klucz się obmyka, a dodatkowo posmarowanie tego klejem wiecie, do czego prowadzi. Ok, tarcze mamy przetoczone, przód, tył. To mamy zrobione, zawieszenie z tyłu poskładane. Zaraz przednie jarzma czyszczę. Jutro przyjdą klocki. No i tak się zeszło, cały dzień nad Hyundaikiem. Jeszcze tego zaworu nie zaślepiałem, a to jutro się przekonamy, czy pomoże. Dobra, słuchajcie, Hyundai jest poskładany. Przód, wszystko. To, co wydawało mi się, że jest do wymiany, jest ok. Zaślepiłem właśnie zawór EGR-u i był w aucie filtr paliwa, więc no logiczne wydawało mi się go wymienić, ale niestety tutaj został dostarczony filtr na filterki. Powinna być końcówka 4, jest 2. Jest inna konstrukcja tego filtra, więc no, trzeba poczekać, aż przyjedzie taki, jak być powinien. No i oczywiście potestujemy teraz auto już na nowych hamulcach, na zaślepionym tym układzie recyklingu. Zobaczymy, czy coś to pomogło, czy nie. Czy może jednak jeszcze właśnie przyjrzymy się bliżej no temu, co się dzieje z ciśnieniem paliwa na przykład, nie? Bo tam też były sugestie w sumie słuszne. Zobaczymy, co się da jeszcze wykminić. 30 zabrałem z powrotem dzisiaj na testy drogowe z zaślepionym EGR-em. Wniosek jest taki, że to szarpanie jakby przeniosło się jeszcze troszkę niżej, czyli można zejść jeszcze z obrotami niżej. Natomiast moje zdanie na ten temat jest takie, że wszystko ma swoje granice i tutaj ten eco-driving dla tego silnika i obroty minimalne do prawidłowego działania potrzebne to jest jednak powyżej 1500 obrotów, możesz nawet 600-700, dopiero wtedy to wszystko zaczyna płynnie działać. Natomiast no, poniżej 1500 obrotów, 1300, trzeci bieg, 1200, no to ten silnik zaczyna protestować właśnie robiąc takiego kangura. Nic się tutaj nie da z tym moim zdaniem wymyśleć więcej. Mamy tutaj ciśnienie paliwa, wszystkie parametry mu się zgadzają. Także no myślę, że
nic z tego więcej nie zrobimy. Słuchajcie, przy obrotach 1500 teraz nie dzieje się zupełności nic. Jadę teraz trzecim biegiem, mam obroty 1500, jadę sobie płynnie, próbuję przyspieszać i auto fajnie wchodzi na obroty. Teraz mamy czwórkę, też wchodzi na obroty. Wszystko zaczyna się dziać dopiero w granicach 1300 obrotów. Jeśli go przydusimy, no to wtedy poszarpuje. Ale to myślę, że to jest właśnie protest silnika przeciwko tym obrotom. Postanowiłem zajrzeć jeszcze do bagażnika. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie miał nic przeciwko temu. Tu żadna ciekawość mnie nie kierowała, natomiast hałas. I się okazało, że tutaj lewarek, jakaś łopatka, saperka, a pod spodem jeszcze klucz do kół powodował, że przy takich głębszych dołkach puknięcie powodowało takie dziwne hałasy. A nauczony już doświadczeniem z ostatniego miesiąca, właśnie jakoś tak z miesiąc temu podjechał znajomy do mnie z tym samym problemem. Coś tylko w zawieszeniu. Spędziliśmy na tym z pół godziny szukając na podnośniku luzów. Okazało się, że leżała taka laska inwalidzka w bagażniku i ona się przesuwała i stuka raz z jednej, raz z drugiej. Czwórka jeszcze nie wyjechała, ponieważ dopiero dzisiaj udało mi się skończyć z zawieszeniem, a problem jest jeszcze jeden. Problem jest z odpalaniem po nocy. Trzeba długo kręcić, czasami to jest 3-4 razy trzeba, wiecie, cofnąć kluczyk, próbować, dopiero za którymś razem odpala normalnie. Trochę mi to pachnie ciśnieniem paliwa, nie wiem, zobaczę sobie zaraz, bo tak chyba będzie najprościej, wpiąć manometr w układ, zobaczymy co się dzieje. Filtr paliwa, patrzyłem, jest świeży, czyli ktoś tutaj już z tym na pewno walczył. Dodatkowo instalacja gazowa nie przeżyła tej kąpieli w wodzie, najprawdopodobniej tam emulator wtyskiwaczy, który jest w tej skrzynce, chyba to jest taka skrzynka dodatkowo, to pewnie to. Nie znam się na LPG aż tak, więc sorry, jeśli coś pomieszałem, ale ogólnie chodzi o to, że auto po przełączeniu na gaz, różne cuda się dzieją, piszczy wszystko, więc dałem sobie spokój, natomiast z benzyną jedzie, czasami go delikatnie przymulić potrafi i takie popierdywanie, coś takiego jakby była właśnie zbyt uboga mieszanka. Przez chwilę zobaczę sobie, co się dzieje z ciśnieniem paliwa. Zainstalowałem zegar, podłączyłem się tam trójnikiem. Zobaczymy teraz podczas kręcenia rozrusznikiem, co tu się w ogóle dzieje z tym ciśnieniem. Mam nadzieję, że będzie widać. Mam nadzieję, że nie będzie ciekło. No dobra. Na razie luz. Jest luz, ok. Widzicie, podczas kręcenia rozrusznikiem jest tam około 2 barów, to jest połowa tego, co powinna być, czyli problem jest z pompą paliwową. Ciekawe tylko dlaczego. Często jest tak, że jedynym kryterium, jak ktoś wymienia pompkę, jest to, aby pasowała do kosza. I później takie rzeczy też mogą się dziać. Bądź też uszkodzony regulator sam ciśnienia paliwa. Zaraz sobie zaślepię powrót i będę widział, czy ta pompa wstanie wyżej. Jak nie, no to trzeba będzie zajrzeć do baku i zobaczyć, co tam, być może smog zapchany, być może jeszcze jakieś inne uszkodzenie. Zaślepiony powrót. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Spuścimy sobie ciśnienie z manometru, zobaczymy. Nic się wiele nie zmieniło, troszkę ponad 2 bary i to widzicie, jak to ciśnienie wstaje, tak jakoś dziwnie się podnosi, także próżno tutaj szukać problemu gdzie indziej niż tylko w pompie samej. Dobra, będę rozmawiał zaraz z osobami decyzyjnymi. No dobra, słuchajcie, jaka jest decyzja co do dalszych losów tego auta? Póki co właściciela nie ma na miejscu, gdzieś tam w pracy za granicą,
Więc decyzja jest taka, że zostawiamy jak jest, odpala, da się o własnym siłach przemieszczać gdzieś tam do garażu jakiegoś tam na jakiś parking, żeby go zostawić. No i trudno, na razie tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Audi.